O serialu, filmie Ślepnąc od świateł można powiedzieć wiele pozytywnych rzeczy, zaczynając od świetnej oprawy zdjęciowej, kończąc na ciekawych i niejednoznacznych kreacjach aktorskich. Lecz poza tymi poprzednio wymienionymi oraz innymi mniejszymi elementami jest też cała warstwa symboliczna, która współgra z narracją, przetwarzając i tworząc to co nowsze znaczenia oraz odniesienia do innych dzieł. Pierwszym elementem symboliki oraz tworzenia kolejnych to znaczeń jest jakże ważna dla samej narracji i fabuły oniryczność historii. Poza perspektywą bohatera oraz jego wyobrażeniami, które są osadzone w rzeczywistości zastanej, mamy do czynienia z dwoma innymi perspektywami, czy raczej wizjami sennymi, ukazujące nam tropikalne oblicze gorącej Argentyny, a z drugiej strony ciemne, ponure, okryte chłodną pałdrą sowieckiej przeszłości zdeindustrializowanego wschodu. I te dwie senne wizje wyznaczają też pewnego rodzaju miejsca, do których bohater może zawitać, wylatując z pogrążającej się w marazmie oraz demoralizacji w Warszawie lub zostając w mieście, które jest pełne ludzi kroczących ku upadkowi. Kolejnym etapem objawienia się owej oniryczności jest sama modlitwa, którą w pewnym momencie wypowiada sam protagonista. I tak wraz z postępem owej modlitwy Warszawa zaczyna być pochłaniana przez to kolejne fale czarnej wody, która niczym atrament pokryje białe strony Warszawy. I o ile samemu wydarzeniu można dopisywać różnego rodzaju religijne znaczenia, które były związane z plagami, to dużo bardziej adekwatnym będzie stwierdzenie, że mamy do czynienia z potopem, który jest zawarty też w jednym z utworów hip-hopowego wykonawcy i który w naturalny sposób nawiązuje do historycznych wydarzeń z połowy XVII wieku, które z jednej strony wieńczyły okres Złotego Wieku i zaczynały okres powolnego rozpadu Rzeczpospolitej. I z podobnym procesem mamy do czynienia w owym przypadku, bo oto Warszawa pełna przepychu, pełna rozbuchanej młodzieży oraz różnych niekontrolowanych tworów kulturalnych doprowadziła się do swej dewaluacji. Wartość, jaką kiedyś niosła, i owy potop, jakkolwiek by go nie opisywać, może być jedynym sposobem na samo oczyszczenie się, co w następstwie może spowodować podobne konsekwencje, z jakimi mieliśmy do czynienia w historii. Pokusz nam trująca wilgoć w błoto, ten syf może zmyć tylko potop. Przy polu się zatrzymam. Tam jest taki lasek. Na Goglewiu sprawdziłem. Kolejnym elementem, w którym oniryczność odgrywa ważną i istotną rolę, jest to, od czego bohater stara się uciec, lecz w pewnym momencie poddaje się, wpadając, co w następstwie powoduje, że wkracza w pewnego rodzaju trans, wzmacnia poprzednio zapoczątkowaną oniryczność. Sny rotem ze wschodu oraz wizje argentyńskiej plaży przełączają się oraz mieszają, powodując, że w pewnym momencie nie jesteśmy prawie w stanie odróżnić wizji obydwu światów. Tutaj też pojawia się pierwsza rzecz, od której protagonista stara się uciekać, czyli ogólny nałóg. I choć historia bohatera jest nam do końca nieznana, to spustoszenie oraz rozkład samego bohatera, jaki następuje wskutek zażywania różnych narkotycznych specyfików, zostaje uwidoczniony we wschodniej wizji snu, która niczym postapokaliptyczna wizja wypełniona jest zdemolowanymi budynkami oraz radioaktywnym pyłem, który w tym przypadku przybiera postać związku chemicznego pokrywającym niebo. Jednak wizualne centrum rozkładu nie leży w rozkładającym się niebie lub zdewastowanych budynkach, acz w tych ciemnych i oślizgłych mackach, które niczym poetycka ośmiornica starają się porwać samego bohatera, przedostając się nie tylko do innych wizji sennych, ale też w pewnym momencie przedostając się do samej rzeczywistości. Wreszcie wyglądać jak mężczyzna. Ostatnim istotnym elementem oniryczności obrazu
jest sama tożsamość bohatera. Kuba, choć kreuje się i jest po części kreowany przez swoich mocodawców jako sprzedawca wyższego szczebla, który intelektualnie góruje nad swoimi konkurentami handlowymi, wydaje się nie być aż tak dobrze poukładanym i zrównoważonym człowiekiem. I oczywiście każda osoba posiada różnego rodzaju maski, które ubiera w zależności od okoliczności, w których się znajduje. Lecz w przypadku Kuby mamy do czynienia z powolnym odsłanianiem owej maski lub kreacji i testowaniem możliwości tego, jak długo jest ją w stanie przytrzymać przy swojej twarzy. I w momencie, kiedy możliwość testowania, utrzymania owej maski łączy się z narastającą chęcią powrotu nałogu, mamy do czynienia z efektem pobrania tożsamości głównego antagonisty, który w pewnym momencie ze względów fabularnych wydaje się nie być jednoznacznie egzystującą postacią, a częścią tożsamości samego bohatera, która jedynie go zadręcza. Zawijesz mnie do Warszawy. Jak wspomniałem na samym początku, ważnym elementem, który wydaje się powracać w różnych segmentach filmu, jest samo poczucie religijności i istnienie otoczki lub płaszcza pewnego rodzaju religijnego zwierzchnictwa. I oczywiście owe Boże zwierzchnictwo jest w naturalny sposób przedstawione poprzez samą wizję modlitwy, którą wymawia główny bohater, ale też inne pomniejsze elementy, takie jak nazwa klubu, który stara się przejąć główny bohater i która jest też miejscem narodzin boskiej postaci. Jednak religijność, podobnie jak to bywa w samej rzeczywistości, jest fasadowa. I tak Betlejem, w którym zwie się klub, jest miejscem, w którym nie mamy do czynienia z boskimi narodzinami, a z narodzinami hedonizmu i samo uwielbienia się, ale też sam obrządek świąteczny, który w większości jest obchodzony, jak jest obchodzony, acz znajdują się wyjątki, które pozwalają twórcom odczarować totalnie negatywny widok Warszawy. Lecz dewaluacja znaczeń i symboli nie kończy się na samej religii, a jest kontynuowana poprzez inne instytucje i lokalizacje, takie jak jezioro Łabędzie, które zostaje sprowadzone do miejsca weselnych biesiad lub baru Ujadzi, gdzie zamiast jarskich dań mamy do czynienia z posiedzeniem miastowych gangsterów. I oczywiście ilość większych lub mniejszych to kolejnych znaczeń można byłoby to wymieniać. Przykładowo sanki na obrazie nawiązujące do dzieła Orsona Wellesa, erotyczne sceny nawiązujące do opętania Żuławskiego, plakaty nienawiści i tak dalej. I jedynym elementem, który zdaje się nie być konkretnie dotkniętym, jest Warszawa jako miasto, a raczej Warszawa jako skupisko ludzi, od którego ciężko jest się odseparować i jak sam bohater stara się czynić od czasu do czasu, symulować stopniowy potop. Yeah.